7 jest sobota. Pochmurno, tak naprawdę. Pogoda nas nie rozpieszcza ostatnio. 3 ostatnie dni były bardzo zimne i tak naprawdę jest bardzo pochmurno, także pogoda nie nastraja pozytywnie, ale my jedziemy. Jedziemy na krótką wycieczkę, tak naprawdę jednodniową. Mieliśmy jechać na trochę dłużej, mieliśmy jechać na weekend albo zostać jeszcze trochę dłużej, ponieważ ja mam jeszcze poniedziałek, wtorek wolny, bo sobie wzięłam urlop, ponieważ dzisiaj mój Mirosław ma urodziny i stwierdziliśmy, że chcemy ten dzień spędzić po prostu razem i tylko jedziemy na jeden dzień. Stwierdziliśmy, że w zasadzie odwiedzimy najbardziej takie turystyczne, popularne miejsce, może jeszcze kiedyś wrócimy. A powiem wam tak szczerze, że dzisiaj spełnia się moje marzenie, takie małe marzenie, bo jedziemy do Snowdonii. Zawsze chciałam odwiedzić Snowdonię, bardzo mi się tam podoba, no ale co za tym idzie, to są góry. A góry rządzą się swoimi prawami i tak naprawdę góry są czasami trudne do pokonania, ale daje radę, znaczy daje radę wyzwaniom, które mi rzucił Mirosław i w ogóle ta wycieczka, która mi rzuci. Dobra, kochani, jest godzina po 7, my zaraz wyjeżdżamy. Stwierdziłam, że na chwilkę się do was odezwę. Wczoraj była jeszcze taka mała imprezka urodzinowa z okazji urodzin, okrągłych urodzin Mirosława, więc trochę z sąsiadami posiedzieliśmy, trochę sobie z sąsiadami pogaworzyliśmy do 12 i dzisiaj 6 godzin snu, ale dzisiaj wracamy, więc spokojnie jutro sobie odpoczniemy. Mamy jeszcze poniedziałek wolny, więc nie jest tak źle. No, także zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszą wycieczkę, bo na pewno będzie pięknie. Będą piękne widoki, także nastawcie się na dawkę pozytywności w dzisiejszym vlogu i zapraszam bardzo serdecznie. Tak jak w domu wam mówiłam, bardzo chciałam jechać do Snowdonii, to było takie moje małe marzenie i ogólnie fajnie, cieszę się, że można je teraz zrealizować, bo jak pracowałam w jednym z miejsc pracy, to tak sobie, wiecie co, wymarzyłam tą Snowdonię, zaczęłam bardziej się interesować tym tematem, zaczęłam więcej zdjęć oglądać i tak dalej. I powiem wam, że Snowdonia mi się bardzo podobała. Niestety albo stety są tam góry. Dla tych, którzy lubią góry, ok. Dla mnie niekoniecznie, bo ja zdecydowanie bardziej wolę się pluskać w wodzie niż chodzić po górach. Dajcie znać, jaki wy jesteście team. Czy jesteście team góry, czy team morze. Bardzo będzie mi miło poznać waszą opinię w komentarzach na ten temat. No i tak, jedziemy, już wyjechaliśmy, jesteśmy teraz jeszcze w jednym miejscu, ale już zmierzamy ku Snowdonii, więc tak, jeszcze moim takim małym marzeniem jest pojechać do Cornwalli. Ale czy to się uda, czy to na pewno się uda, ale kiedy to jeszcze nic nie wiadomo. Także tak, jeszcze chcemy wrócić na pewno do Szkocji, bo byliśmy tylko w Szkocji na ten moment w Edynburgu. Było super, naprawdę. A jeszcze cała Szkocja przed nami, także jesteśmy tutaj, mamy to szczęście, słuchajcie, że tutaj właśnie na północnym zachodzie jesteśmy tak położeni, że mamy blisko nad morze, blisko w góry, blisko do Lake District, wszędzie mamy po prostu blisko, tylko mieć czas na to, żeby jechać. I
o tyle mamy fajnie, że możemy sobie jechać po prostu w jakiś dany weekend. Nie musimy brać specjalnie, wiecie, urlopów, żeby na przykład na kilka dni wyjechać albo coś takiego. Tylko spokojnie możemy sobie jeden dzień wygospodarować i jechać sobie gdzieś tam, nie wiem, na spacer, czy nawet chociażby do Walii, bo do Walii mamy 2 godzinki do granic jakby Walii od naszej strony, więc jest naprawdę fajnie. Bardzo się cieszę, że tutaj mieszkamy, ale to będzie na pewno materiał na inny film. Czy się cieszę z tego, że wróciłam do Manchesteru? Na pewno Wam taki film nagram. Ale tak, jedziemy sobie, już jesteśmy na motorwayu, czyli na autostradzie, więc jedziemy, a ja Wam trochę pokażę z drogi, jakie fajne ulice są albo i niefajne. Właśnie przekroczyliśmy granicę walijską. Wszystko już jest tutaj po walijsku napisane. Po walijsku raczej nie będziemy rozmawiać, bo się raczej nie dogadamy. Nawet nie zrozumiemy tak naprawdę, kto co do nas mówi. Ale tak, tu już mamy granicę właśnie Walii z Anglią. Chwila, moment i byliśmy. Jeszcze nam zostało godzina 19, ponieważ my jeszcze musimy jechać... My jeszcze musimy jechać tak naprawdę trochę Walią, żeby się dostać do Snowdonii, przejechać jakąś część Walii. Więc tak, jedziemy dalej. Z tego co zauważyłam, wiecie, na drodze patrząc, to bardzo dużo osób do Chester dzisiaj jechało i się wcale nie dziwię, bo Chester to jest piękne miasto. Filmik z Chester podlinkuję Wam na górze. Aż 4 te filmiki wyszły z Chester. Nie mogłam po prostu tam przestać nagrywać, ponieważ każdy punkt był jakiś taki fajny i był godny nagrania, więc tak. A jak wiecie, jak Wam też mówiłam, Chester jest położony w Anglii, ale na granicy z Walią, więc tak naprawdę jechaliśmy może jakąś godzinę, bo jeszcze byliśmy w Wigan przy okazji i z Wigan jakąś taką godzinę mieliśmy do Walii dokładnie i teraz jedziemy właśnie walijskimi ulicami. Też będę Wam coś przebijała, wiecie, z trasy troszeczkę tak, wiecie, no drogę nagrywać, ale jak będą jakieś ładne widoki, to oczywiście Wam pokażę, bo też nie chcę Was, wiecie, zanudzać jakimiś ciągle takimi samymi widokami. Ale ogólnie Anglia, Wielka Brytania cała bardzo mi się podoba, jest bardzo ładny krajobraz, jest tak inaczej, wiecie, niż w Polsce. Polska na tle tych wszystkich innych państw, czy tam właśnie na tle Wielkiej Brytanii, wygląda bardzo szaro, naprawdę bardzo szaro i to jest trochę przykre, bo Polska jest piękna, ale patrząc na po prostu tą tutaj rzeczywistość, którą mamy, to no, Polska wygląda bardzo szaro. Thank you.
10 minut trzeba będzie tutaj niestety poczekać, bo nagrywają reklamę i jesteśmy w takim pięknym widoku. Oczywiście możemy wyjść, ale ja lepiej wolę nie wychodzić, lepiej mi się siedzi tutaj i podziwiam sobie po prostu takie piękne jakby widoki i czekamy na to, aż pojedziemy dalej, bo musimy jechać na parking, gdzieś zaparkować. Dojechaliśmy już praktycznie, jak widzicie i widzieliście przez całą drogę, widoki w Snowdonie są piękne, jak i w całej Walii. Na pewno do Walii tutaj wrócimy, znaczy do Walii wrócimy, ale co jest jeszcze najlepsze, to to, moi drodzy, że ja będę musiała zdobyć kolejny szczyt po Edynburgu. Czeka mnie kolejny szczyt do zdobycia i tak, a kobieta idzie na boso. Ja nie wiem po prostu, ja nie wiem, ale tak, jak widzicie, po prostu kobieta idzie na boso. No i zadowolona w ogóle z życia. Jakiś autobus przyjechał chyba ze statystami czy coś. Z tego, co pani powiedziała, to nagrywają jakąś reklamę. Jakiś advert. O, ruszają. Więc zaraz będziemy jechać dalej i na parking tam będziemy jechać, tamtą dróżką. O, teraz nic nie widać. Tam będziemy jechać tamtą dróżką, którą widzicie wzdłuż góry. I tak, i będę wam dalej nagrywać. O, tam gdzie widzicie samochód właśnie.